Cześć, witam na kanale. Dzisiaj robimy cash stuffing w wersji portfelowej. Powinnam tutaj mieć 490 zł. Są to pieniążki na 2 tygodnie dla 5-osobowej rodziny. 10, 20, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 290, 390 i 490. Wszystko się zgadza. Rozłożę to nominałami, żeby było łatwiej napełniać koperty. Dzisiaj nie będę napełniać binderów, tylko jeden portfel, który używam, jak idę po zakupy spożywcze, przemysłowe lub rzeczy dla dzieci. Jest troszeczkę większy niż rozmiar A6. Zakupiony na AliExpressie w zeszłym roku bodajże, kosztował wtedy około 70 zł z darmową wysyłką. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest cena. Możliwe, że troszeczkę większa niż była. Mam tutaj standardowe koperty właśnie też rozmiaru A6, które pięknie wchodzą. Jest to portfel, ale też ma wkładkę wyciąganą z twardej tektury właśnie, która ma możliwość włożenia wszystkiego, co ma dziurki. Dziurek jest 6, czyli tak jak standardowe bindery właśnie do odkładania pieniążków. Są też miejsca na karty kredytowe lub karty bankomatowe, bądź dokumenty w tej postaci lub karty rabatowe do różnych sieci sklepów. Jest zapinana kieszonka na monety. Jest też miejsce na długopis. Możemy sobie spokojnie tutaj włożyć. Tak jak mówiłam, portfel jest zapinany, troszkę duży, ale wygodny, bo pieniążki z niego nie wypadają dzięki zameczkowi, który bardzo fajnie działa. A jeśli nie biorę samego segregatora, znaczy tego portfela, to często wypinam po prostu pojedyncze kategorie, które potrzebuję, żeby zrobić zakupy. Staram się przede wszystkim używać gotówki. Jedyną okazją, kiedy płacę kartą, jest tylko taka, kiedy muszę po prostu wyczerpać swój limit, minimum 350 zł, żeby nie płacić za prowadzenie konta. Ale poza tym raczej używam gotówki, żeby wiedzieć, ile mam, ile wydaję, gdzie te pieniądze na co poszły. Z kartą niestety jest tak, że łatwo się przekłada do czytnika i niekoniecznie potem wiemy, na co, gdzie te pieniądze poszły. Po prostu przykładamy i pieniędzy nie ma. Tutaj zawsze zostaje albo reszta, albo paragon. I ten ślad namacalny, finansowy jest, bo wiem, ile tych pieniędzy realnie mam, nie zaglądając na stan konta w internecie. I tak, do każdej koperty mam też tracker. Zwykła kartka zalaminowana, na której piszę po prostu datę, kwotę, jaką wkładam i nazwę kategorii. Jeśli powiedzmy z jedzenia robię zakupy, wydam 50 zł, piszę datę, piszę właśnie ile wydałam, ile powinnam mieć w kopercie i dzięki temu śledzę. Tracker to nic innego jak właśnie karteczka do śledzenia, gdzie, no może nie tyle gdzie, tylko na co wydaję, ile wydałam i kiedy. Można też prowadzić zeszyt, gdzie się wpisuje po prostu, na przykład 25 w Lidlu wydałam 20 zł na jedzenie, a nie wiem, 30 byłam w Biedronce i wydałam na przykład na ubrania 50 czy coś. Ja używam tego, jest to szybkie, proste i przyjemne. Kartki są zalaminowane, więc wielokrotnego użytku wystarczy zwykły zmywacz do paznokci, waciki lub papier i można kolejny miesiąc używać. One się nie niszczą, więc fajnie. I wkładamy do jedzenia 200 zł. Wkładamy nasz tracker, już wcześniej je wypełniłam. Bierzemy 100 i bierzemy 2,50. Mamy 200. Zamykamy kopertę. Olek dieta. Są to pieniążki na dietę mojego dziecka, które niestety, ale ze względu na alergię i sposób leczenia je w inny sposób niż reszta rodziny,
i dlatego ma swoją kategorię, żeby tutaj mieć zabezpieczone środki. 20, 40, 60, 80, 100. Zapełnione. Pieluchy dostaną tylko 30, ponieważ w zeszłym miesiącu trafiłam na fajną promkę i kupiłam troszeczkę więcej tych pieluch i jeszcze mam no, zapas, więc nie ma co przesadzać. Za 2 tygodnie dołożę kolejną część pieniążków. Dzieci także dostaną 30. W domu jest zapas słodyczy jeszcze po ostatnich urodzinach. A nie ma takiego szału na słodycze. Dawkowane jest dość okazjonalnie. Personal, użymy tylko tracker, ale żadnych pieniążków. Nic nie potrzebuję na razie sobie kupić. I dom to też jest 30 zł. Jest to kategoria ogólna, środki czystości i wszystko, co potrzeba do domu. I tyle. Zamykam. I to jest koniec. Taką boczną jeszcze kategorią są oszczędności jedzeniowe. Robię to w ten sposób, że jeśli robię zakupy w Biedronce, w Lidlu, w innym sklepie, korzystając ze zniżek sklepowych, ze zniżki z kartą dużej rodziny, bądź z rabatów, które proponuje sam sklep poza gazetką, na przykład przeceny, kupuję, nie marnuję, minus 50%, czy coś w podobnym stylu, z Paragonu zliczam po prostu, ile zaoszczędziłam i z pieniędzy jedzeniowych, z koperty jedzeniowej, przeciągam te pieniążki, wpisuję datę, ile zaoszczędziłam i sumuję i to, co się uda w miesiącu odłożyć, idzie potem w moje challenge finansowe. Można powiedzieć, że troszeczkę okradam samą siebie, ale o to chodzi, żeby oszczędzać w każdy możliwy sposób, który zbliża do celu. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Pa!